Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail. I proszę Państwa, jesteśmy w Grodzisku, bo tam ktoś z Państwa pytał, kiedy znowu będę w Grodzisku. No to proszę bardzo, jestem. Ale fartem się udało, bo miałem jechać jako maszynista, już wgrywałem pociąg i tak dalej. Nagle połączenie z serwerem zostało utracone, a Grodzisk był zajęty, nie mogłem się tutaj dostać. W związku z powyższym, no chciałem po prostu jako maszynista sobie pojechać. No, restart serwera akurat niefartownie nastąpił dla tego kogoś, kto tutaj był, no i ja wskoczyłem. Także takie rzeczy. Proszę Państwa, 13127 do nas zmierza tutaj, więc sprawdźmy od razu, o co to chodzi. Żyrardów informuje o tym, że 41, 40, 46 będzie tutaj podążał w naszym kierunku. Ja już nawet nie zgaduję, czy to towarowy, czy też nie. Ale sprawdźmy tego 13127. Jeszcze 16:27 zmierza. 13127, proszę Państwa, zatrzymuje się u nas przy peronie drugim, tor 14, więc tak go będziemy kierowali. Natomiast Pendolino 16:27, zakładam, że to Pendolino, ale to jest J, a nie P. No, zobaczymy, co to wyjdzie. On ma przelecieć w kierunku Korytowa. I tak też mu pozwolimy. Natomiast pierwsza zasadnicza kwestia, to dlatego tutaj dziubaska ogarniamy, tak żeby on mógł sobie wjechać. Tutaj 41, 40, 46. Zobaczmy, cóż to za cudo jest. On do Pruszkowa jedynką będzie śmigał, ale ma postój techniczny u nas. O 14:13 powinien odjechać, więc on i tak jest opóźniony. I tak jest skubany, opóźniony. To dobrze. Jedyneczką, no to tędy. No to będzie musiał chwilę poczekać, bo pasażerski tutaj będzie wjeżdżał. On już ma to wszystko poustawiane, więc niech tak ma. Co tam dalej? No pojechały 9.1, 9.5.4 oraz 61.20. To pojechało w kierunku Pruszkowa. Co się dzieje? Korytów. Pociąg 61.120 odjechał. Dobra. 61.120. Zobaczmy, gdzie on będzie. Widzicie go gdzieś? Ja to ślepy jestem, więc 61-120. Miśko, czy ty żeś tam się... To człowiek tam siedzi. Nic jeszcze tutaj nie ma. Ale ja nie mam tego ciaponga. Nie widzę go przynajmniej. A może... Oho! Dzwonisz, nie dzwonisz? Nie wiadomo. No dobrze, no ale... O, tu misiek jakiś leci. Dobrze, coś... działamy. 61-120, no nie chce być inaczej, kolega tutaj się nie mylił. Dobra, wyfiltruję go w ten sposób. 61-120 i dobrze, jest. Ale on nie ma u nas postoju. To jest pociąg w relacji Wrocław, Główny, Warszawa. Więc on po prostu ma śmignąć jedyneczką. To nie stanowi problemu. 13127 to Misiu tutaj. Misiek, ty masz przebieg, także zapraszam cię bardzo serdecznie. Natomiast ten 61120 jedyneczką sobie przeleci. No dobra, no czekamy, tak? Czekamy. To już mogę skasować. No i dobra. Jak to dalej z tym towarowym? Znaczy, tak myślę, że to towarowy, ale nie mam pewności. Mówię, już nie, ja już nie zgaduję. Ja już nie zgaduję, bo różne tutaj już rzeczy były ogarniane. Ten Pendolino biedny, tam telepie się. Ten 16:27, on też jedyneczką ciśnie. 16:27, czwóreczką. Co ja gadam? No tu jest czwóreczka, tu jest jedyneczka. Dobra. No, ale misiu, pospiesz się, synu. No i teraz pytanie. Ciekawe, który będzie pierwszy, bo tak na dobrą sprawę pasażerskiego powinienem puścić,
a towarowego, jeżeli to jest towarowy, to powinienem przytrzymać, nie? Ale dla nas w tym momencie priorytetem będzie to, żeby misiu sobie wjechał elegancko i tutaj czekał. O której misiu ty w ogóle odjeżdżasz? 13.127, 14.19, więc chwilę czasu masz. O, następny z Żyrardowa. No, ruch się zwiększa. Dlatego ja bardzo lubię Grodzisk, słuchajcie, bo tu się cały czas coś dzieje. Są momenty, gdzie rzeczywiście jest tak troszeczkę spokojniej. Fakt faktem. Ale w większości przypadków tutaj dzieje się dla mnie najwięcej. No, pomijając jakby Katowice, ale tutaj ja wolę Grodzisk, nie? Z wiadomych powodów. Po pierwsze, województwo mazowieckie. To jest jedna kwestia. A po drugie, za bardzo za pulpitami kostkowymi nie przepadam. Może to wynika z faktu, że nie do końca to rozumiem. A może z innego faktu to wynika, nie wiem, ale jakoś tak sympatią do nich nie pałam. Tutaj dlatego Pendolino od razu ustawiam. Przebieg. Ustawisz się? Czy misiu nie zjechał jeszcze? Może go poprawię jednak. Ty no, nie bądź buła, no. O, dobra. I tu możemy zrobić tak. I teraz tak, 13.127 wjeżdża mi tutaj w perony. Więc w rezultacie... No wjeżdżasz, misiu? Misiu, gdzie jesteś? Misiaczku. Misiaczku, bo tu wszyscy na ciebie czekają. No nie wygłupiaj się, no już aż takiego ograniczenia tam ci nie dałem. No dobra, a tutaj Pendolino, tak? 16.27, poinformujmy korytów o tym fakcie. 16.27 i proszę uprzejmie, już będziemy mieli z głowy. Odznaczę mu to jako przejazd. Natomiast 13.127 przyjazd. Dobra, TME, to będzie towarowy raczej. OK, to teraz dalej. Tego towarowego przytrzymamy przez chwilę. Natomiast puścimy tego 61.120. On jedyneczko ma tutaj cisnąć, więc niech ciśnie. Gdzie, co z tym misiem jest? Gdzie ten misio? Tylo, gdzie? A, jest tam, dobra. Się tak trochę telepie. Tak. Misio zatrzymuje się, rusza, zatrzymuje się, rusza. Nie, oczywiście żartuję, to jest problem z serwerem tutaj, ponieważ ja ogarniam tutaj SimRaila podczas nagrania przez... usługę GeForce, NVIDIA GeForce Now. I takie rzeczy mogą się tutaj dziać, ponieważ no, jest to granie w chmurze. A ten zabieg ma na celu po prostu wyeliminowanie, drodzy Państwo, pierdzenia mikrofonu, które kiedyś miało miejsce, kiedy odpalałem to bezpośrednio ze Steama. No dobra, 61.120 wjeżdża nam tutaj. Więc elegancko, bo za chwilę tego towarowego będę mógł tutaj skierować, bo on też jedyneczką. Jak tam misiaczek? O, misiaczek świnką, proszę bardzo, podjeżdża. Oj, 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 misiuniu. Ale ty masz czkawkę. Natomiast tutaj za chwilę będzie trzeba Pruszków informować o tym przejeździe tego 61.120. Dobra, misiek powinien ruszyć, tak? A no właśnie, on powinien ruszyć, a on tutaj, kurde, no idziecie, no i to takie chowskie klocki, no. Ej, ty panie. No co, ustawia się? Dobra, coś się tam ustawia. Pruszków. ...61.120. Proszę uprzejmie, od razu zaznaczamy przelot. 61... A, kuźwa. Bo ja ślepy jakiś jestem i ja nie widzę. Naprawdę. Dobra, ten poleciał. Nie widzę tego ciaponga.
gdzieś tam jest. Dobrze. Dalej, Misiu, czy ty już jesteś gotowy? Przecież mi tam kuźwa ten towarowy stoi, a za nim pasażerski ciśnie. Dobra, 13.127 do Żyrardowa odjazd. Okej. A co ty gadasz? A, bo ty nie w tym kierunku, przepraszam. Ty na Korytów, to już ci to przestawiam. Już, Misiu, ja cię bardzo przepraszam, dziecko drogie. 35 lat sądząc po numerku, nie? Dziecko drogie. No, dla mnie to tak trochę. Dobra, Korytów teraz poinformujmy. Korytów, pociąg odjechał, 13.127, ale bym narobił, co? Dobrze, że ten system tutaj jest. Misio z tą czkawką zanim wyjedzie. Ten 91.956 to już, kurczę, stoi i stoi. Ej, niedobrze, niedobrze, no. 41, 40, 46 żeśmy opóźnili jeszcze bardziej, no. On i tak już był opóźniony. Ale dobra, misiaczek sobie gdzieś tam pojechał. No chwilę musimy poczekać, niech on mi się stąd zawinie. Bo tutaj następne już cisną, 13, 20, 29. Następny, tak miało być. Takie chocki klocki. Generalnie rzecz ujmując, to ja tego mogę przeprowadzić zupełnie inaczej, bo mogę go przeprowadzić tutaj tędy, tak? I spuścić go później tutaj na dół. Takie manewry. I to chyba nie jest głupi pomysł. Albo dobra, już poczekamy. Misio to szybciutko stąd zjedzie. Poczka sobie dalej. Ale wtedy tylko 41, 40, 46 puścimy. Dawaj, Misiu, no czekaj tam, hop. Przez co tu wszyscy czekamy, no. Dobrze, no to jak Misio sobie tam skacze, to jeszcze się upewnię. Jedyneczką, tak. A ten, który stoi... 91.956, tego zobaczmy. Ten ma 27 odjazd, więc on jeszcze na całe szczęście nie jest opóźniony. I on leci do Pruszkowa. 4.47 linia. Czyli my go wprowadzamy na peron pierwszy, to czwarty. Okej. O Jezu, Misiu. Ale ty się ślimaczysz. A tu 31.122 z Korytowa. Czy Korytów mnie o tym poinformował? Tak. Dobrze. Twoje szczęście. No dobra. Ja już tu klikam. Gotowy jestem, aż misiaczek zabierze ogon. Teraz tu. I ostatnie moje słowo. Misiu, bo naprawdę. No dobrze, tego towarowego trzeba przepuścić, bo za nim pasażerski stoi cholera i nie możemy go tak trzymać. Tym bardziej, że czas się uszczupla. On niby 27 ma odjazd ten 91.956, no ale bez przesady, tak? Ileż można stać pod semaforem i za drugim składem? Dobra. Pyk. Niech to się teraz przestawia. Tylko tak w miarę szybciej. Na rzecz tych dupszka. Zaraz sprawdzimy tego 13, 20, 29. Dobra, to się przestawia elegancko. I pyk, i ciach, i sru. Dobra, to byśmy mieli. 31, 122 najpierw. Co to jest? Bo to jest pasażerski. On ma u nas 31... Poważnie? 31, 122. Takie jaja.
I 31-122 on wjeżdża na tor drugi, na peron drugi, tor 14. Czyli on będzie... Będziesz miał sobie wszyscy zgłosić do 132-029. Powtórz kolego jeszcze raz, bo buczy strasznie. Grodzisty Mazowiecki, proszę się zgłosić do 132-029. Zgłaszam, Grodzisty Mazowiecki. Coś tam przede mną jedzie, że jedziemy na SBLC, zatem czy będzie na bok? Jedzie na razie pasażerski, ale jak chwilę poczekacie, to puszczę. Dobra, to ja już zwalniam. Dobra, 13, 20, 29, dokąd ty śmigasz, synu? Do Korytowa. Dobra, teraz tak, 31-122, no musimy poczekać, aż ten towarowy cholera się weźmie i przekopytnie, bo 31-122, on ma odjazd 14.31, no trochę czasu jest, no ale bardziej mnie martwi tutaj ten pasażerski, tak, bo ten się zwija i zwija i zwinąć się może, a tego 91-956 musimy wpuścić tutaj. I on linią 447 do Puszkowa pociśnie. No, a misiaczek to co tam robi? No ciekawa sprawa. Dobra, poinformujmy Pruszków o tym towarowym. To będzie już z głowy. 31-122 do Grodziska Mazowieckiego, zgłaszam się. Zgłaszam 31-122. Musisz chwilę poczekać, bo towarowy ciśnie przed tobą. Jasne. 41, 40, 46. O. 13, 20, 29 przelot podany. Dobra, ten 31-122. Dobra, tego wpuśćmy tu szybciutko, pędzikiem. Tego wpuśćmy, czekajcie, jeszcze 31-122. Tak, dobrze go ustawiam. Dobra, Korytów, 13, 20, 29. Zgłaszałem go? Nie. To zgłaszamy. 13, 20, 29. Tymoteusz, pozdrowienia wielkie. I śmigaj. Więc teraz tak, tutaj, co jest odznaczone, a co nie. Ty masz przejazd, to jest Tymek. 41, 40, 46 przejazd też zaznaczony. I ten ma przyjazd. Dobra, i na razie tyle. Teraz kolega tutaj, Pat, będzie wjeżdżał w perony. Więc elegancko. I zobaczmy, 31-122, jak ty to tam, do Pruszkowa jedyneczką byś chciał śmigać, tak? Dobrze, nie ma problemu. Okej, okay, mamy tego opóźnionego trochę, bo to żeśmy go 3 minuty opóźnili, więc szybko, szybko. Tutaj mu przelot nastawimy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z Patem,
tak w skrócie będę mówił, to jak ten mistrz ten segment tutaj zwolni, to też od razu mu tam ustawię. Dobrze. 14-20-17. Zobaczmy, co to za cudo. O, towarowy. Do Żyradowa. Jedyneczką. Postój techniczny. 46 ma odjazd. Ale zanim to nastąpi, 956, on ma odjazd, proszę bardzo. Dobra, i Pruszków o tym informujemy, zanim oni zaczną się pultać. 91, 956, proszę cię uprzejmie. O. Dobrze. ...19355 do nas zmierza. Dobra, ten 14-20-17 jeszcze raz. 14-20-17 on Żyrardów ciśnie jedyneczką. Dobrze. Czyli tędy go musimy wypuścić. Więc ja mu mogę od razu tutaj w ten sposób zrobić. No dobra, patrz się zwija w perony. Mamy 19355, który do nas zmierza. 19355 ma u nas postój przy peronie drugim, tor trzeci. 19355. I on do Żyrardowa też jedyneczką będzie cisnął. Dobra, tobie zaznaczam przyjazd. I ty... O, jest i padł, proszę bardzo. 31-122, ładnie. I on jedyneczką do Pruszkowa ma jechać i już jest opóźniony, więc od razu tutaj nastawiam. Natomiast tego towarowego wypuszczamy tu. Pyk, miejmy nadzieję, że zdąży. Natomiast 19355 on miał chyba tutaj wjechać na trójkę, ale ja sobie przypomnę. Tak, peron drugi, tor trzeci. Okej. Okay. A dlaczego ty się nie nastawił? 31-122 do Gdodziska Mazowieckiego będzie przy wyjazd. 31-122, ja cały czas ci świecę wyjazd. O, nie zauważyłem. Dziękuję, miłej służby. Dzięki wielkie. Co tu się kuźwa dzieje? Czemu on nie chce się tu nastawić, co? Dobra, przestawię go ręcznie. Jak ty ze mną tak pogrywasz, synu? Dobra, 31-122, zaznaczmy mu odjazd. I od razu o tym fakcie informujemy Pruszków. 31-122. Proszę uprzejmie. Czy ty się przestawiłeś? Tak. Pyk. Bo mnie denerwujesz już. No i co teraz? Niemożliwe. Ale dlaczego niemożliwe? Co cię kuźwa boli? No powiem szczerze, mam zagwozdkę, mindfucka jakiegoś złapałem, a nie, on się przestawia, dobra, już się przestawił, już. Coś źle kliknąłem, za szybko. Dobra, to na szczęście jest bot, więc, o, herbaciarz, proszę bardzo. A ja bardzo lubię herbatkę. Także takie chocki klocki. Dobra, ten już tam sobie jedzie, więc on tak na dobrą sprawę
Temat ogarnął. 14.20... Czekajcie. Tak, to jest ten. 14.20.17. Dajmy mu przejazd, że on już tutaj przejechał. I teraz... On leci do Żyrardowa, więc informujemy Żyrardów o tym fakcie, że on tam leci do nich. 14.20.27. Proszę uprzejmie, o. No i dobra. I sytuacja opanowana. Pan Herbaciarz 19.355 wjedzie tutaj sobie w perony. Akurat ten towarowy przejedzie, to potem mu też będziemy świecić na Żyrardów. I będzie dobrze. I tak na dobrą sprawę, znaczy to już bot mu zaświeci, bo widzę, że 20 prawie 6 minut nagrania, to aż tyle, nie będziemy tutaj siedzieć. Proszę Państwa, zwalniam Grodzisk dla następnego dyżurnego. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.